Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacré-Cœur. Już po raz drugi, właśnie stąd, z tego naszego pięknego Sacré-Cœur, po mszy świętej, 13 maja, czyli w rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego, rusza pochód upamiętniający tego wielkiego Polaka i zarazem jednego z największych, o ile nie wręcz największego bohatera II wojny światowej w skali całego świata. Postać ze wszechmiar wyjątkowa, godna czci nie tylko w Polsce, ale w całym świecie. I ten pochód ma upamiętnić nie tylko samego rotmistrza Witolda Pileckiego, ale też i wielu innych naszych wielkich, zapomnianych czy wręcz nieznanych bohaterów II wojny światowej i okresu również powojennego. Dlaczego ci nasi wielcy bohaterowie, prawdziwie wielcy Polacy są niedoceniani, są wręcz zapomniani? Ponieważ Polska od II wojny światowej do roku 89 minionego stulecia trwała pod okupacją. Najpierw pod okupacją niemiecką w wydaniu hitlerowskim, a potem pod okupacją naszego odwiecznego wroga w wydaniu sowieckim. No i ci nasi wrogowie, zarówno Sowieci, jak i komunistyczni zdrajcy, którzy rządzili z ich mandatu, nie byli zainteresowani przypominaniem naszych bohaterów, których sami mordowali. I dlatego naszym też świętym moralnym obowiązkiem jest dowiadywać się o nich więcej i przypominać i czcić tych naszych wielkich Polaków. Nie będę tu teraz mówił o tym, bo to nie miejsce i nie pora na wykład, ale kochani, odsyłam was wszystkich do chociażby do wyszukiwarki internetowej. Wystarczy wrzucić imię, nazwisko, na przykład Witold Pilecki czy generał Emil Fildorf Niel, czy tam inne nazwiska, ich jest wiele, poszperać, troszeczkę poszukać, obejrzeć jakiś krótki filmik na przykład na YouTubie, poczytać sobie choćby z Wikipedii, a potem z jakichś trochę poważniejszych źródeł. Naszym obowiązkiem jest wiedzieć więcej i upominać się o prawdę. I warto też przy tej okazji, takiego marszu rotmistrza, który już po raz drugi rusza tu z naszej świątyni na Stary Rynek, przypomnieć któregoś z tych wielkich, zapomnianych, czy przynajmniej niedocenianych Polaków, bohaterów II wojny światowej. Takim wielkim i niestety ciągle niedocenionym bohaterem II wojny światowej pozostaje Marian Adam Rejewski. Bydgoszczanin, który wprawdzie nie z bronią w ręku, lecz geniuszem swojego intelektu dokonał rzeczy niebywałej. Otóż jako matematyk, wykształcony w Poznaniu, dokooptował do zespołu jeszcze dwóch kolegów matematyków, i z ich pomocą, jak również zaangażowaniem całego zespołu kryptologów współpracujących, złamał kod Enigmy, czyli niemieckiej maszyny szyfrującej. Nie wiadomo, jakby potoczyły się szale II wojny światowej, gdyby nie dzieło właśnie Mariana Rejewskiego i współpracujących z nim matematyków i kryptologów. A nie zapominajmy, że to był jeden z nas, bydgoszczanin. I to nie tylko bydgoszczanin, lecz także nasz parafianin. Marian Adam Rejewski mieszkał w tym domu, przy ulicy Wileńskiej, w naszej parafii, pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. I aż serce krwawi, że w centrum Bydgoszczy nie ma ulicy jego imienia. Tymczasem o ironio, tu w naszej parafii, nieopodal stąd, ulica Mazowiecka była nazywana w czasach
tak zwanego PRL-u, czyli okupacji sowieckiej, imieniem Hanki Sawickiej. Zgroza. To jest nazwa haniebna. Dlaczego? Bo Hanna Szapiro, pseudonim Hanka Sawicka, podobnie jak Jan Krasicki, to byli Polakożercy, a jeszcze do dzisiaj w Polsce pokutują takie nazwy ulic. Na przykład w mojej byłej parafii w Solcu Kujawskim do dzisiaj jest ulica Hanki Sawickiej. A to byli właśnie ludzie, zarówno ta Hanna Szapiro, jak i Jan Krasicki, którzy chorobliwie nienawidzili Polski, Polaków i wszystkiego, co polskie, i robili co tylko mogli, żeby do Polski niepodległej nie dopuścić. I tymi, takimi imionami nazywano nazwy ulic. Natomiast pamięć o naszych wielkich, wspaniałych bohaterach gdzieś tam się zagubiła. Dlatego przypominajmy. A wracając do Mariana Rejewskiego, to był człowiek z krwi i kości. Moja mama, też nasza świętej pamięci, nasza parafianka tutaj, która mieszkała przy Placu Piastowskim, wspominała nieraz taką scenę, jak właśnie jeszcze z dzieciństwa, bo była młodsza o 10 lat od Mariana Rejewskiego, ale przypominała sobie, takiej utkwiło to w pamięci, jak właśnie Marian Rejewski z dwoma kolegami, studentami, czy krótko po studiach, to było w każdym razie młodzi ludzie, mieli taką fantazję, takie poczucie humoru. Może to byli akurat ci sami, którzy razem z Marianem złamali kod Enigmy. Może akurat oni byli u niego na przykład w gościnie. W każdym razie trzech ich było i jak ludzie wracali z kościoła, ze mszy świętej, kiedyś w niedzielę, to mama sobie przypomina, oni sobie tak dla kawału wystawili bose stopy w oknie i było widać trzy pary bosych stóp. No jest to, bo świadczy o jakimś poczuciu humoru, to był zwyczajny człowiek, jeden z nas. I taka refleksja mi przychodzi, kochani. Marian Rejewski studiował najpierw, a potem pracował na Uniwersytecie w Poznaniu, gdzie również i ja w czasach świeckich studiowałem i 7 lat pracowałem. I tu w naszej parafii mieszkał jeden z nas, ktoś z nas, ktoś taki, którego gdybyśmy żyli nieco wcześniej, moglibyśmy po prostu dotknąć, rozmawiać z nim w przejściu, przebywać. I pragnę to zakończyć takim stwierdzeniem: bohaterowie są wśród nas. Jesteśmy narodem bardzo zdolnym, zdolnym do rzeczy wielkich. Trzeba tylko budzić ducha w naszej młodzieży. I jeszcze mam taką wielką nadzieję, że dzięki geniuszowi naszemu, dzięki naszym staraniom, jeśli tylko uwierzymy w siebie, jeszcze taka w pełni wolna, wielka Polska się odrodzi.